Nie, no ja już nie będę poprawiała teraz po raz 15 tej kamery, bo słuchajcie, no po prostu... No dzisiaj po prostu źle wyglądam przed nią, no i muszę się z tym pogodzić, no nie zawsze jest super dzień na wyglądanie przed kamerą, hello! Dzisiaj przychodzę do Was, moi drodzy, z denkiem, czyli z produktami, które zużyłam w ostatnim czasie. Moje postanowienie było takie, aby te produkty regularnie Wam pokazywać, które zużywam, aby nie gromadzić sobie, wiecie, no worków ze śmieciami, no nazywajmy rzeczy po imieniu, bo swego czasu doszłam do takiego etapu. Więc jeżeli jesteście ciekawe, co zużyłam w ostatnim czasie i czy te produkty się u mnie sprawdziły, czy je bym kupiła ponownie, czy też nie, to koniecznie zostańcie ze mną dalej. Tu przygotowałam sobie mój koszyk, oczywiście jak zawsze. To będzie totalnie przypadkowa kolejność i zacznę może od masła, które używam. Namiętnie jest to masło z Perfekty o zapachu kakao co? Masło kakaowe po prostu. I ono pachnie przebosko jak takie prawdziwe kakałko. Moim zdaniem świetnie nawilża skórę, no, oprócz tego też czy regeneruje, tak jak jest to opisane. Ciężko mi jest powiedzieć, bo ja nie mam jakiegoś zmasakrowanego ciała, które wymaga regeneracji. Ale tak czy siak jest to produkt, który mi się bardzo dobrze sprawdza, do którego regularnie wracam, który świetnie nawilża moją skórę, daje bardzo piękny zapach, super komfort i generalnie jest też dość w przystępnej cenie, więc ja dlatego bardzo chętnie wracam do tego produktu. Ma on 250 ml, jest z firmy Perfecta i ja go kupuję w Lidlu. Kolejna rzecz, którą zużyłam do całego aż totalnego denka, jest to żel pod prysznic z firmy Fa, który nazywa się Coconut Water, czyli ma w sobie po prostu wodę kokosową. Bardzo ładnie pachniał, troszeczkę gorzej się pienił, ale dawał takie bardzo fajne uczucie właśnie takiego, wiecie, luksusu na ciele. Bardzo ładnie pachniał i był taki bardzo, bardzo właśnie taki wakacyjny, słuchajcie, no zapach po prostu nie taki duszący kokosowy, ale taki właśnie orzeźwiający kokosowy, taka właśnie woda kokosowa, taka orzeźwiająca, jak wąchamy to po prostu aż no dostajemy, wiecie, energii, takiej mocy, chęci do życia. Także zużyłam ten żel, 400 ml w tempie oczywiście z prędkością światła, bo ja oczywiście używam takich rzeczy zawsze z przesadą i zawsze dużo, więc też robię sobie z nich pianę, wiecie o co chodzi, czasami tak po prostu lubię. No i on tak fajnie pachnie, o Jezu. Także może się trochę gorzej pienił, ale fajnie się ogólnie sprawdzał do mycia, bardzo fajnie otulał, dało takie uczucie komfortu dla skóry, takiego właśnie orzeźwienia, także spełniał swoją super funkcję, szczególnie przy porannym prysznicu i ja chyba też go kupowałam w Lidlu, wydaje mi się, że chyba kosztował 7,99. Kolejna rzecz, którą po części zużyłam, ale jeszcze nie do końca, natomiast chciałabym Wam o niej wspomnieć, ponieważ właśnie tutaj mam przy sobie te pudełko kartonowe, więc tak pomyślałam, że od razu Wam o tym wspomnę. Dostałam od firmy Jantar do testowania właśnie taką odżywkę. Wy wiecie, że ja ogólnie już kiedyś miałam taką odżywkę z Jantara, ale ona była wtedy w formie buteleczki i to trzeba było wylewać, a teraz to przyszło w formie po prostu sprayu. No i ma to super zastosowanie, powiem Wam szczerze, że ja widzę właśnie po tych odżywkach z Jantara, że te włosy naprawdę mi się poprawiają, szczególnie jeżeli chodzi o to, że mi mniej ich wypada, więc bardzo fajnie jest to odżywka właśnie regeneracyjna do skóry, głowy i włosów zniszczonych i muszę przyznać, że rzeczywiście te włosy może nie tyle, że są jakoś super zregenerowane, bo to wiadomo, to wymaga czasu, natomiast na pewno się te włosy lepiej rozczesują i na pewno mniej ich wypada, więc zanim wyrzucę te pudełeczko kartonowe, to chciałabym Wam od razu wspomnieć o tym, że warto zwrócić swoją uwagę właśnie na tą odżywkę z wyciągiem z bursztynu właśnie z firmy Jantar. Kolejna rzecz, którą zużyłam, to oczywiście jest antyperspirant z Rexony, akurat tu jest ta wersja Invisible Aqua, czyli która nie zostawia śladów na czarnych rzeczach ani na białych, więc to jest całkiem spoko opcja. Ja oczywiście Rexonę miażdżę już od x lat, najbardziej uwielbiam właśnie ten antyperspirant, jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, więc też mogę Wam go polecić. Kolejna rzecz, którą zużyłam, jest to również produkt do włosów, jest to maska Oil Nutritive z Gliscura i maska przeciw rozdwajaniu się końcówek. I tutaj ja ją zużyłam naprawdę do totalnego dna, jak widzicie, totalne denko. Ona bardzo ładnie pachnie i powiem Wam szczerze, że rzeczywiście może te końcówki nie są jakoś na zawsze naprawione, ale na pewno w momencie, kiedy użytkujecie regularnie taką maskę, to na pewno te końcówki są bardziej zespolone i takie bardziej gładkie. Te włoski tak się nie rozdwajają, nie odstają i na pewno te włosy są bardziej takie gładkie. I I oprócz tego wyjątkowo ta maska z Gliscura akurat nie obciążała moich włosów, bo zazwyczaj miałam tak, że przez to, że mam też cienkie włosy z natury, no to niestety bardzo często miałam tak z maskami z Gliscura, że one po prostu obciążały dodatkowo moje włosy i te włosy później były takie oklapnięte i mi się to bardzo nie podobało. Ale właśnie ta maska jest troszeczkę inna, tak jakby może ma troszeczkę inną formułę, ciężko mi powiedzieć. Natomiast chętnie ją zużyłam w całości i muszę przyznać, że jestem z niej zadowolona, także myślę, że też chętnie bym do niej wróciła. Aczkolwiek jak wiecie, ja dużo rzeczy też testuję, więc ciężko mi czasami do czegoś wrócić ponownie. No ale tak czy siak mogę Wam ją polecić. Jest to maska przeciw rozdwajaniu się włosów, włosy podatne na rozdwajanie, także ona ma 8 różnych olejków w sobie, w składzie, które właśnie mają pielęgnować nasze włosy, także również mogę polecić tą maskę z Gliscura. I kolejny żel pod prysznic, który jest z Biedronki, tym razem z firmy Be Beauty. Jest to, słuchajcie, taki olejek do kąpieli, żel pod prysznic z olejkiem arganowym, który ma intensywnie odżywiać i wygładzać skórę, nazywa się Maroko. I powiem Wam szczerze, ten olejek mnie nie zachwycił, ponieważ najzwyczajniej w świecie, oprócz tego, że ładnie pachniał, ten żel pod prysznic o zapachu oleju arganowego, to on w ogóle się nie pienił. I ja go wykorzystałam do mycia pędzli, dlatego że do niczego innego się nie zdał, no ale jak ktoś lubi po prostu ładny zapach, to why not? Można sobie wykorzystać właśnie chociażby do tego, żeby ładnie nam pachniały pędzle. I znowu kolejne rzeczy do włosów. Strasznie dużo rzeczy do włosów ja używam. To też jest rzecz, która akurat była w Big Lossy. Jest to Essence Ultime ze Schwarzkopa. Jest to szampon z omega olejkami do właśnie reparacji naszych włosów, do włosów zniszczonych i suchych, i on wygląda w ten sposób. On miał taką konsystencję perłową troszeczkę, ale powiem Wam szczerze, bardzo lekko po nim się czuły moje włosy i to też jest coś, na co ja bardzo zwracam uwagę. Także też wszystkim osobom, które mają ciężkie włosy, a które lubią właśnie, jak po umyciu te włosy są takie lekkie, jak się czujecie tak, że po prostu macie umytą tą skórę głowy i że to jest wszystko takie, wiecie, świeże, takie puszyste, no to właśnie po tym szamponie tak będzie, także bardzo fajnie się mi sprawdził. Używaliśmy tego szamponu. Troszeczkę problem był z pienieniem się go, ja nie wiem czemu tak jest, ale był troszeczkę problem z tym, żeby się pienił, natomiast jak już się go tak porządnie rozpieniło na głowie, to mówię, uczucie tego później, tej lekkości na głowie było po prostu świetne, więc też polecam. On był Big Lossy akurat, więc nie powiem Wam, jaką miał cenę. Kolejny szampon, który też zużyliśmy, był to szampon Golden Highlight, złociste refleksy z Timotei i akurat to ja nie wiem w ogóle skąd on się w moim domu wziął, bo ja go na pewno nie kupowałam, więc możliwe, że albo kupił go mój mąż, albo nie wiem, może z siłowni ten przyszło razem z nami. Ciężko mi w ogóle powiedzieć, skąd się wziął w naszym domu. Natomiast wiem, że te szampony z Timoteja, one są bardzo tanie, a naprawdę on był świetny, świetnie się pienił, bardzo też lekkie były po nim włosy i też zauważyłam właśnie, że jak się ma blondy, to one są takie troszeczkę bardziej świetliste. Nie powiedziałabym, że jest to odświeżony kolor, natomiast troszeczkę tak jakby bardziej, nie wiem, bardziej po prostu one są takie mieniące się, te blondy i bardzo fajny szampon, także 15 szampon w dzisiejszym zestawieniu. Kolejna rzecz też do włosów, to jest odżywka do włosów Goodbye Damage z Fructis, również z Lidla, świetna, bardzo lubię te w ogóle serię z Fructisa, to jest moja miłość. I jak już jesteśmy przy miłości z Fructisa, to też Wam od razu pokażę kolejny szampon, który regularnie kupuję, jest to Garnier Fructis wersja Fresh. Również bardzo fajnie domywa skórę głowy, oczyszcza ją i też daje takie bardzo lekkie uczucie właśnie naszych włosów, takich jak dziecięce, te włosy są takie leciutkie. No i oprócz tego też takie mam wrażenie, jakby te włosy się trochę mniej przetłuszczały, skóra głowy po tym szamponie. No i też bardzo fajne jest to, że on się pieni, po prostu pieni się. Musi mi się szampon pienić. Jak mi się szampon nie pieni, to już dla mnie nie jest takim do końca fajnym szamponem. Kolejna rzecz to jest płyn micelarny, taki bym powiedziała, do demakijażu oczu i twarzy z Ziaji. Ja go również kupuję regularnie w Lidlu, w ogóle tutaj totalnie okazuje się, że ja kupuję tylko w Lidlu i w Biedronce. Także zużyłam kolejne opakowanie, mi się bardzo fajnie nim zmywa właśnie makijaż oczu, makijaż twarzy, w żaden sposób mi oczy po nim nie pieką, w przeciwieństwie do co niektórych innych płynów micelarnych, więc serdecznie Wam mogę właśnie polecić ten płyn do demakijażu z Ziaji. Następny płyn fizjomicelarny do oczyszczania twarzy jest to firma Liren z serii dermokosmetyków i to był taki nietypowy dość żel do mycia twarzy, ponieważ on mógł być używany jako żel myjący do twarzy z użyciem wody oraz micelarny żel do demakijażu bez spłukiwania. Ja nie byłam w stanie go używać bez spłukiwania, jakoś nie miałam do tego do końca przekonania, wydawało mi się, że ta cera nie jest do końca oczyszczona. Tak czy siak był bardzo fajnym, lekkim produktem. Ja ogólnie bardziej lubię jednak, jak coś jest typu peelingowego, czyli ja czuję po mojej skórze, że ona, wiecie, jest taka poharatana trochę i coś się z nią po prostu działo. No ale to było takie bardzo delikatne zastosowanie, powiedziałabym, po całym już demakijażu, po peelingu i tak dalej. Takie ukojenie skóry i takie ostateczne doczyszczenie jej. To właśnie używałam tego płynu z Liren, tego żelu. Delikatne oczyszczenie, nawilżenie, wygładzenie, regulacja pH skóry. No i taki był właśnie kojący, ponieważ okazuje się, że miałam w sobie depantenol, ale o tym nie wiedziałam. Tak czy siak bardzo fajny i też polecam. Szczególnie dla tych osób, które mają właśnie wrażliwą skórę i potrzebują jakichś takich bardziej delikatnych produktów do oczyszczenia twarzy, to myślę, że właśnie ten z Liren, żel do demakijażu może się świetnie sprawdzić. Kolejna rzecz, która była dla mnie czymś cudownym i tu myślę, że na pewno do tego produktu powrócę, jest to olejek do ciała Power Fruit, który był też w Piglossy i jest to firma Evre. On się sprawdził rewelacyjnie. Dość, że on po prostu przepięknie pachniał takimi chyba malinami, tak, malinowym olejkiem. Oprócz tego też świetnie, powiem wam, cudownie po prostu na noc, na twarz i w ogóle na ciało. To ciało było tak, nie wiem, miałam takie wrażenie, ta skóra była taka sprężysta, skóra twarzy też była jakaś taka pobudzona bardziej, miałam takie wrażenie. Także naprawdę coś kapitalnego firma Evre wypuściła mi się, cudownie mi się sprawdzał ten produkt i myślę, że jak tylko właśnie mi się napatoczy gdzieś pod rękę, to go kupię. I on był wyjątkowy ze względu na to, że był to olejek dwufazowy, więc trzeba było nim troszeczkę potrząsnąć. Jeszcze nawet widzę, że tutaj na dnie jest troszeczkę tego olejku, także zwróćcie uwagę koniecznie na ten produkt, bo myślę, że się też w nim możecie zakochać. Bardzo fajna rzecz. No i kolejne produkty tutaj wyjątkowo troszeczkę kosmetycznych, które zużyłam do totalnego dna. Jest to Catrice Camouflage Cream, który wydaje się, że się nie da go zużyć, ale się uda. O kolorze 020 Light Beige, czyli ten, który najczęściej jest przeze mnie właśnie miażdżony. Także on osiągnął całkowite swoje denko i po prostu to świadczy o tym, że jest cudowny. I ja będę bardzo pewnie naciskała, aby wybrać się szybko do drogerii Natura i kupić kolejną sztukę. No i zużyłam też wersję mniejszą Playu Duo, który kupowałam przez internet z Inglota. To jest właśnie klej Clear to White do rzęs. I ja ten klej oczywiście zużyłam, ponieważ używam tylko tego kleju. Ostatnio się przerzuciłam na Ardell Lash Grip, ale on nie jest jednak aż taki fajny jak ten z Inglota, więc myślę, że jak zużyję ten Ardell Lash Grip, to znowu wrócę do tego z Inglota. I kolejna rzecz, znowu pod prysznic, to było z nowości. Pokazywałam wam to w jednym holu zakupowym, a teraz już to zużyłam, więc mogę wam powiedzieć, co o tym sądzę. Jest to żel pod prysznic Palma Leaf o smaku Chocolate Passion i on naprawdę pachnie jak czekolada, naprawdę, bez cienia przesady. On po prostu pachnie jak taka prawdziwa czekolada rozpuszczona, jakbyście miały sobie w jakimś rondelku rozpuszczoną polewę czekoladową i miałybyście się nią polewać, to tak właśnie pachnie ten żel pod prysznic. Pachnie rewelacyjnie, ma on 500 ml. Ja go kupiłam wtedy, kiedy był nowością, więc zapłaciłam za niego chyba 11,99, ale myślę, że teraz można go znaleźć w okolicach dyszki, czy tam 8,99, jakoś tak. Naprawdę warto, świetnie się pieni. To, jakie macie uczucie, jak leżycie w wannie w tej pianie, jak się później tym kąpiecie, myjecie się w tym, to jest po prostu uczucie, którego się nie da do niczego porównać. Po prostu macie takie wrażenie, jakbyście się kąpały w wannie wypełnionej po brzegi czekoladą, także coś superowego. No i ostatnia rzecz, którą zużyłam, to oczywiście rzecz, która też się regularnie powtarza w moich projektach Denko i moich holach, to jest szampon suchy z Batiste w wersji Original, która najbardziej mi odpowiada. Ja regularnie miażdżę te oczywiście szampony z Batiste. Najbardziej je lubię, najlepiej odświeżają moje włosy, kiedy nie chce mi się ich myć, więc dlatego tak chętnie do nich wracam. Także to by było wszystko, jeżeli chodzi o mój projekt Denko. Nie było tutaj żadnych bubli, nie było tutaj żadnych rzeczy, które niekoniecznie mi przypasowały jakoś mega, które bym jakoś mega wam nie polecała. Raczej są tutaj same rzeczy, które po prostu bardzo się z nimi polubiłam, z niektórymi bardziej, z niektórymi mniej, ale zdecydowanie każda z tych rzeczy na pewno jest warta, aby zwrócić na nią uwagi i myślę, że zawsze się znajdzie ktoś, komu się te produkty sprawdzą. Więc dziewczyny, proszę was, dajcie mi znać, jakie wy produkty zużyłyście w ostatnim czasie, czy miażdżycie regularnie te same produkty, czy może co jakiś czas wpada jakaś nowość. Koniecznie dajcie znać, ja jestem bardzo ciekawa, jakie wy produkty w największych ilościach zużywacie, więc dajcie mi znać, bo jak widać u mnie to po prostu produkty do włosów ostatnio, chociaż nawet nie spodziewałam się tego po sobie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, ślę Wam moc pozytywnej energii, pa!